Miał być pływakiem, judoką, grotołazem. Marzył o lataniu. Ale życie jest nieprzewidywalne. Toczy się niczym kulka spadająca w dół przez labirynt przeszkód, tak jak w automatach zręcznościowych, które w dzieciństwie grywał nasz górnolotny. Kiedy ponad 50 lat temu zaczął się wspinać na kursie w Sokolikach, nie mógł nawet przypuszczać, że ta zabawa wypełni całe jego życie. Osiągnął szczyty 4 ośmiotysięczników, w tym dwóch, tu użyję scenicznego szeptu, nielegalnie. Wziął udział w dziesiątkach himalajskich wypraw, wśród nich tej, która zakończyła się pierwszym w historii zimowym zdobyciem Everestu. Kto wie, czy nie przyczynił się do tego nasz górnolotny, który swymi ręcyma i swymi palcyma odbudował zniszczony obóz trzeci i poprowadził poręczówki wyżej na przełęcz południową, umożliwiając tym samym swoim kolegom zdobycie szczytu. W biegu niczym szybka i zwinna puma na Pumori, sąsiadkę Everestu. Zresztą swego czasu trudno mu było dorównać we wspinaczce na czas. I to gdzie? W żywej skale. Era sztucznych ścianek wspinaczkowych miała dopiero nadejść. W Tatrach burzył święty porządek. Zamiast zacząć od dróg łatwych, od chodzenia po trawach, robił od razu drogi piątkowe. No a potem szło mu jak spłatka. Szereg trudnych powtórzeń, pierwszych przejść zimą i latem, a to przecież tylko wycinek jakże bogatego wspinaczkowego życia naszego górnolotnego. Dwa motta napędzały go na górskiej drodze. To, że prócz stylu w górach ważne jest, by mówić prawdę, nie koloryzować, nie kłamać, nawet jeśli oznaczałoby to wrzenie w środowisku alpinistycznym. Tak jak na przykład po zimowej wyprawie z 1988 roku na Broad Peak z udziałem Macieja Berbeki. I drugie, żadną sztuką jest zginąć w górach. Sztuką jest przeżyć. Dlatego czasem warto wycofać się 20 metrów za wcześnie niż 2 metry za późno. Co zostało z tamtych lat? Miłość do gór, wszystkich. Niech więc nie zdziwi nikogo fakt, że jeden z najwybitniejszych himalaistów pasjami wspina się na śnieżnik. Zostały też charakterystyczne bujne loki. W elitarnej szkole średniej zmuszano go, by nosił je równo przycięte i przyczesane, dziś więc są manifestacją wolności. 50 lat w górach i górnolotny, który zwyciężył, bo przeżył. Alek Lwow. Alku, witamy cię serdecznie. Rozgość się. Ruda powiedziała tyle, że ja właściwie już chyba nie mam o czym mówić dzisiaj. No ale spróbuję jeszcze sięgnąć do tematów, których nie poruszyła. Jakkolwiek wydaje mi się w pierwszym odruchu, że już naprawdę nie ma o czym mówić, bo tam było Pumori, Everest, diabli wiedzą. Mam trudne zadanie. Muszę w ciągu godzinki opowiedzieć o 50 latach mojego chodzenia po górach. Oczywiście to muszę tak stanąć, żeby mi nie świeciło po oczach. Przepraszam, że... O, nareszcie. Wziąłem udział w 4 próbach zimowych wejść na ośmiotysięczniki. Były to pierwsze 3 najwyższe góry świata i Broad Peak. Dlatego nic dziwnego, że jeżeli ktoś dzisiaj pyta mnie, czy się cieszę, bo pada śnieg, to mówię, że wręcz odwrotnie. Śniegu nienawidzę i nienawidzę marznąć, bo mam tego już po uszy. Książka o tym tytule narodziła się już naprawdę dawno temu, w 1994 roku, i to pod wpływem wydarzeń na Broad Peaku, o którym będę mówić. Ale w istocie całe alpinistyczne życie, tak patrzę na to po 50 latach chodzenia po górach, zamyka się w tych 3 słowach.
Kiedyś powiedziałem, napisałem i wielu ludzi się na mnie obraziło, że lepiej być żywym lwowem niż umarłym kukuczką. Bo kukuczka miał 17 ośmiotysięczników na koncie, a ja mam tylko 4. Ale ja żyję. No cóż, w takich sytuacjach jak dziś najczęściej pada pytanie, jak to się dzieje, że ktoś, kto w 1953 roku przejrzał na oczy, kiedyś później, po latach, staje się bez żadnej fałszywej skromności jednym z najwybitniejszych alpinistów świata. I to, że urodziłem się właśnie w 1953 roku i to, że bardzo szybko zacząłem się wspinać, jak miałem zaledwie 16 lat, że zdarzyło się to właśnie w tym, a nie w innym momencie, sprawiło, że, jak to się mówi kolokwialnie, załapałem się na złotą erę naszego rodzimego himalaizmu. A poniekąd na złotą erę himalaizmu światowego. To, co Polacy dokonali w górach najwyższych w latach 80. i 90., a właściwie od połowy lat 70. do połowy lat 80, do końca lat 80., no to nie ma żadnego precedensu w historii światowego himalaizmu. Dlatego, że my Polacy, jakkolwiek nie daliśmy rady zdobyć żadnego ośmiotysięcznika dziewiczego, to jednak zaliczyliśmy albo braliśmy udział w 10 pierwszych wejściach zimowych na ośmiotysięczniki. Jak wiadomo, każdy młody chłopak, w tym ja, ma tylko dwa marzenia w dzieciństwie. Albo chce latać, albo gasić pożary. Łatwo zauważyć, że w moim przypadku to było to pierwsze, dlatego nic dziwnego, że musiałem, widzicie ten cudzysłów, musiałem trafić do lotniczych zakładów naukowych. Ta szkoła, to w rzeczywistości było technikum mechaniczne i tam nie uczono pilotów, nie produkowano pilotów, tylko zwykłych, znowu cudzysłów, mechaników lotniczych. W tym samym czasie aktywnie działałem w PTTK, zakładaliśmy z kolegami kluby turystyczne i gdyby nie ten elegancki delikwent tu po prawej w białym sweterku, który któregoś dnia na zebranie klubowe klubu turystycznego przyszedł i powiedział: będę grotołazem. No to ja też. No i zapisałem się na szkolenie grotołazów, a elementem szkolenia grotołazów były oczywiście zajęcia w skałkach, wspinaczka po linie, po drabinie wiszącej, wspinaczka skalna. I teraz oto widzicie na archiwalnym zdjęciu moją śmierć. Umieram. Wtedy wisiałem mniej więcej 15 metrów nad ziemią. Pętla nieudolnie przez mojego jakiegoś pseudo-instruktora zawiązana mi pod pachami zatrzymywała mi krążenie, a ja błagałem kolegę instruktora, który był nade mną 10 metrów, żeby mnie odciąć, opuścić. Ja już dziękuję, ja nie chcę, ja się wypisuję. Gdyby on wtedy to uczynił, to dzisiaj mnie by tu nie było. Tym kimś był Marek Kęsicki, który później, w 1975 roku, zginął na Broad Peaku Middle. Ale w owym czasie, jako mój idol, 5 lat starszy wprawdzie, czy tam 8 może najwyżej, ale jednak był tym kimś, który sprawił mimo woli, że dzisiaj możemy się tu spotykać. Ponieważ przeżyłem tamtą wspinaczkę, to się zaczęło.
Żadna działalność turystyczna mnie już nie interesowała. Proszę tu zobaczyć. Początkujący łojant skalny ma świetne wyposażenie. Dwa grube haki typu rynna, młotek ślusarski na sznurku, buty maratony i getry piłkarskie. Tak wyposażony dżentelmen łoi drogę numer 33 w Skałkach, sławną dlatego, że kilka tygodni później na tej drodze Krzysztof Wielicki, wtedy jeszcze zupełnie nieznany, dupnął i zaliczył po raz pierwszy w swoim życiu, ale nie ostatni, złamanie kręgosłupa. W tym mitycznym Bielickiego gorseciku później po latach Krzysiu wszedł w zimie na lotce. W 1972 roku przyszedłem na zebranie klubowe. W oddali w korytarzu, ono się odbywało w akademiku Politechniki we Wrocławiu, stała Wanda Rutkiewicz i gadała z kolegami. Akurat skończyli zarząd i na mój widok Wanda, wyobraźcie to sobie, ta Wanda wtedy jeszcze nie miała Everestu, ale już była sławna. Podeszła do mnie, takiego szczuna, 17 z hakiem lat, i mówi: witamy w klubie. Akurat na tym zebraniu zarząd podjął uchwałę, że Alek Lwow będzie członkiem, sympatykiem KW. KW, nie mylić, klub, Komitet Wojewódzki oczywiście. No i potem się już nic innego nie mogło dziać. Skałki, Tatry. Warto zwrócić uwagę na wyposażenie, na sprzęt, na ubiory. Te kurteczki, które mamy na sobie, szyliśmy własnoręcznie. Getry robiły nam nasze kochane dziewczyny, a rajtuzy były damskie, jak najbardziej. Przy czym tu zwracam uwagę na szczegół obuwie. To były pierwsze lata, kiedy zaczęliśmy używać welurów, butów welurowych, które gdy odrzuciło się wibramy ciężkie, nieporęczne i założyło welury, podnosiły o jeden stopień w górę nasze możliwości wspinaczkowe. I to wtedy właśnie, w tamtych latach, na początku lat 70., w Skałkach i w Tatrach zaczęła się era sportowego łojenia. My młodzi, mówię myśmy, ja i moi koledzy, przychodzili w Skałki pod jakąś tam drogę i mówiliśmy: jak to, oni tu haczą? Przecież to da się przejść klasycznie. W tym samym czasie życie toczyło się normalnie. Ten i ów z kolegów musiał wyjść, musiał wziąć ślub, bo dziecko już było w drodze. A to zdjęcie pokazuję wyłącznie po to, żeby, bodaj to jest jedyne zdjęcie mnie w garniturze, także nigdy więcej już chyba nie miałem na sobie tego garnituru. W każdym razie łatwo zauważyć ówczesną modę, jeśli chodzi o włosy i o inne części ubioru. Całe to ubranko, które mam na sobie, jest uszyte przeze mnie, no bo przecież nie dałoby się kupić w domu towarowym spodni, które tu są biodrówki, tu obcisłe aż do kolan, a na dole 40. No bo tak musiało być. Ja hołdowałem dzwoną, ale mój kolega, ten pośrodku, hołdował rurą, które były szerokie od tyłka aż do buta. To, że nosimy długie włosy, wskazuje głównie na to, że jesteśmy już po szkole. Bo tak jak powiedziała pani zapowiadająca, Ruda, w szkole musieliśmy nosić włosy obcięte w kancik, nie mogły dotykać kołnierza munduru, w którym chodziliśmy.
I kiedy tylko skończyliśmy to cholerne, ale najlepsze w kraju technikum, włosy poszły już i zostały w resztkach do dzisiaj. Każdy sezon 2 miesiące w Tatrach, w lecie. Tu najbardziej elegancki mężczyzna, lewy na górze, czy ja go dam radę pokazać tym pointerem, dam radę, to jest Marek Kęsicki. To jest właśnie ten gość, któremu zawdzięczam to, że dzisiaj jesteśmy tutaj razem. Ale Marek, powtarzam, w 1975 roku zginął w czasie zejścia ze zdobytego przez siebie i czterech innych kolegów dziewiczego Broadpeaka Middle. Na tym zdjęciu warto jeszcze wskazać Wojtka Kurtykę, żyjącego do dzisiaj, jednego z najwybitniejszych naszych alpinistów, i Ewę Panejko-Pankiewicz, która razem z Wandą Rutkiewicz w późniejszych latach zdobyła 2 ośmiotysięczniki. Bogdan Nowaczyk, mój przyjaciel ze skałek, partner z wyszukiwania dróg do odhaczenia w skałkach, świetny wspinacz, również zginął w 1975 roku, schodząc z Broad Peaku. W czasie tej mojej godzinnej opowieści tutaj, i za to przepraszam z góry, ciągle będzie o tym, że ktoś gdzieś zginął. Ale taki jest ten sport, nie mamy na to żadnego wpływu, nie ma bardziej niebezpiecznego sportu na świecie niż alpinizm, himalaizm, a zwłaszcza himalaizm zimowy. Trudno na przestrzeni pół wieku mojego chodzenia po górach kilkadziesiąt znanych mi bezpośrednio osób, kobiet, mężczyzn, partnerów wspinaczkowych, przyjaciół, kolegów klubowych zginęło w górach. I wbrew pozorom, bardzo często były to nasze Tatry, nie Himalaje. W 1975 roku po raz pierwszy pojechaliśmy z grupą przyjaciół z Katowic w Alpy i tam mogliśmy się już zetknąć z wielkimi górami. No w końcu to prawie 5000 metrów ma Mont Blanc, ma szczeliny, lodowce, seraki. Wszelkie atrybuty gór najwyższych. I to nie są żarty, tam naprawdę można nauczyć się wielkiego alpinizmu, zwłaszcza jeżeli, tak jak ja, ma się szczęście pójść z Wojtkiem Kurtyką na słynny filar Walkera. 56 długości liny, 2 dni wspinaczki, 2 burze, dramatyczne przeżycia. No ale na ten temat to lepiej przeczytać w mojej książce, bo ja nie mam czasu o tym opowiadać. Tak czy siak, po przejściu takiej drogi, to było drugie polskie przejście, można mieć furtkę do wielkiego alpinizmu otwartą. Wojtek Kurtyka na tym zdjęciu tu po prawej, a w tle mój partner z pięknych wspinaczek zimowych w Tatrach, Maniek Piekutowski, a z tyłu jeszcze Pawliczan słynny, z którym byliśmy na kilku wyprawach i na zimowym Ewereście, i na zimowym K2. Kurtyka wyróżnia się tym, oprócz tego, że żyje, że należy do ścisłej światowej czołówki alpinistycznej, bez żadnej dyskusji. W tym czasie bardzo dużo poświęcałem się bieganiu po skalę, bieganiu na czas, zawodom wspinaczkowym. To jest piękne zajęcie i w ramach uprawiania tegoż zajęcia brałem udział w wyjazdach do Związku Radzieckiego, do Bułgarii, do Czechosłowacji,
i na Węgry. Ewa Panejko-Pankiewicz w czasie jednych z zawodów w Sokolikach. I wtedy poznałem smak rywalizacji na wielkich, ale to naprawdę wielkich, pionowych, skalnych ścianach, gdzie do przebiegnięcia na przykład 110 metrów w pionie potrzebnych było tylko 5 minut. Gdy porównuję te nasze zawody, te radzieckie zawody, tam na Krymie notabene, nomen omen, w Jałcie, w Picundzie, do tych olimpijskich, gdzie 15 metrów robi się w 7 sekund, no to widzę, że to nie ma żadnego odniesienia, bo te 7 sekund to jest gimnastyka artystyczna, a my wspinaliśmy się przez 110 metrów, to jest potężna wieża kościelna w Świdnicy, ma taką wysokość, to proszę sobie porównać. No cóż, ambitni, młodzi, napaleni, jeździliśmy namiętnie w przerwie przedegzaminacyjnej w grudniu do Morskiego Oka, bo w grudniu zaczynał się sezon zimowy i wiadomo było, że trzeba założyć pierwsze przejście zimowe, na przykład Wielkiego Zacięcia, no ale w grudniu pada śnieg, no skoro pada śnieg, no to my gramy w karciochy na drobne, albo pijemy piwo i pod jego wpływem dokonujemy wygłupów. Na wpół nago wybiegamy na taflę Morskiego Oka, żeby zgromadzonej publiczności tam w górze, każdy kto był w MOK-u wie, że tafla jest nisko, barierki koło schroniska znacznie wyżej, więc jak już na tych barierkach opierali się turyści z aparatami gotowymi do strzału, my odwróciliśmy się w rzędzie tyłem i pokazali to, co mamy najlepszego, ale z naturalnych powodów tej fotografii wam nie pokażę. To był tak zwany streaking. W tamtych latach, w latach 70. na świecie bywało, że nadzy ludzie biegali na przykład po stadionach piłkarskich, goniła ich policja, no było wiele wesołości. My nie byliśmy ani tak pijani, ani tak odważni, żeby ściągnąć gacie i biegać zupełnie na golasa. No ale atrybuty typu czekan i kask miały wskazać, że jesteśmy alpinistami. Ten delikwent, ten chudy tu podpisany Igor, to jest mój wierny przyjaciel do dziś, najsłynniejszy słowacki łojant Igor Koller, który ma w tej chwili 72 lata i jak go spotykam każdego roku kilkakrotnie na różnych festiwalach, to ten gość o niczym innym nie gada, tylko o łojeniu. Jemu to nie przeszło nawet do tej pory, mimo że z wiadomych powodów fizjologicznych już nie może robić tego, co robiliśmy kiedyś. Młode pokolenia oczywiście próbowały nas naśladować, ale to było nieudolne, bo oni szli do dolinki za mnichem, chowali się gdzieś tam za masywem mnicha, nikt ich nie widział i ściągali gacie, a czekany mieli słabe. Dla porównania będę niekiedy pokazywać zdjęcia dziś i po. Bardzo to jest miłe, powiem wam, gdy można kilkadziesiąt lat później spotkać tę samą ulubioną dziewczynę, znajomą, przyjaciółkę, żonę kochanego kolegi, z którą kiedyś przesiadywaliśmy przy piwie i dokazywaliśmy w tym Morskim Oku. Boże, nie w tym kierunku. Co to się wepcha zawsze, ta młodzież dzisiejsza. No w każdym razie to jest miłe, bo miło jest wracać do przeszłości, do wspomnień tych dobrych. A jednocześnie jak widzę te siwe łby, to bym je odrywał. Bo o ile
grzyb, grzybowska mogłaby się pofarbować, jakby chciała, to ja nie mogę, bo przecież będą za mną latać i wołać pedał, pedał. W 1977 mój klub, klub we Wrocławiu, zorganizował nareszcie wyprawę w Góry Najwyższe, w Hindukusz. Na tej fotografii Krzysztof Wielicki, między innymi Janusz Kuliś, Marian Sajnok, Staszek Wacław, Jurek Pietkiewicz, Jurek Wilkoński, lekarz Jonak. Pokazuję tych ludzi, no dlatego, że wtedy udało nam się wytyczyć dwie nowe drogi na potężnej siedmiotysięcznej górze, ale najważniejszą drogą był tak zwany lewy filar Szachaura, lewy filar o wysokości 3 kilometrów, to jest 3 kilometry różnicy poziomów. Droga zajęła nam 5 dni na szczyt i 2 dni zejścia. Skała koszmarnie krucha. Na niektórych odcinkach mogliśmy sobie platformy biwakowe układać z bloków wyjmowanych dosłownie ze skały. I jak to w życiu bywa, na samym początku Krzysiu Wielicki zrzucił swój wór zawierający całą żywność. Ten wór rozpękł. Żywność rozleciała się po całym żlebie podejściowym, ale my zamiast zjechać i podkulić ogony i wrócić do bazy i ewentualnie pójść później na tę górę, nie, myśmy pozbierali tyle, ile się dało, wiele się nie dało i poszliśmy dalej. Dlatego, kiedy weszliśmy na szczyt, nie mieliśmy już nic do jedzenia, oczywiście nic do picia. 2 dni o zupełnie suchym ryju, jak to się mówi, schodziliśmy na dół nieznaną drogą, to też była nowa droga jak gdyby, i umieraliśmy na zmianę, na szczęście, każdy po kolei przeżywał chwilę słabości. To, że byliśmy w zespole trzyosobowym, to spowodowało, że jednak udało nam się szczęśliwie zejść. Niemniej jednak samą wspinaczkę odbywaliśmy trochę inaczej niż nasi młodzi koledzy, których oglądaliśmy przed pół godziną, dlatego że Jurek Pietkiewicz był najsłabszy technicznie w naszym zespole i on całą drogę, te 3 kilometry ściany, przeszedł na małpach, na linie poręczowej, którą w czasie, kiedy któryś z nas, Krzysiu albo ja, prowadziliśmy już nowy odcinek, w tym czasie Jurek na małpie doganiał nas na stanowisku. Wejściem na Szachaur zaliczyliśmy nasze pierwsze siedmiotysięczniki. To jest bardzo ważna bariera poznawaniu możliwości fizjologicznych swojego organizmu, bo mniej więcej na 7000 jest ten drugi poziom, po przekroczeniu którego możemy mieć albo nie mieć pewności, że damy radę wejść na 8000. Kolejnym wyjazdem w 78 roku był Pamir, to jest Pik Lenina. Ale Pik Lenina to był tylko na marginesie, bo my, pakerzy z PZA, Ludwik Wilczyński, Alek Lwow, Janusz Mączka, Janusz Skorek, myśmy mieli na oku potężną 2,5-kilometrową, oczywiście koszmarnie kruchą ścianę Piku Rewolucji. Pięknie się te góry, te piki Pamirze w tamtych latach nazywały. Pamir oczywiście był radziecki, a najbliższym sąsiadem Piku Rewolucji była góra o nazwie 26 bakińskich komisarzy, ponieważ biali w czasie przed rewolucją
czasie tej walki z czerwonymi gdzieś tam w Baku zamordowali 26 bakińskich komisarzy. No, tak to. Dzisiaj oczywiście te szczyty nazywają się zupełnie inaczej. Mając na koncie 3 siedmiotysięczniki, w 1979 roku Andrzej Zawada zaprosił mnie do udziału w zimowej wyprawie na Everest. No i to było to. Nie dość, że pierwszy wyjazd w Himalaje to od razu na najwyższą górę, a nie dość, że na najwyższą to jeszcze w zimie. Połowa z tych ludzi, których tu widzicie, już dzisiaj nie żyje. Nie będę dokładnie wymieniać, to nie ma większego znaczenia. 10 chłopaków z 20, którzy brali udział w tej wyprawie, już odeszło. Niektórzy w górach, niektórzy z powodu chorób, a niektórzy nawet w wypadkach samochodowych. Także to nie jest dokładnie tak, że góry wyłącznie zabijają. Wtedy, jak wiadomo, 17 lutego Krzysiu Wielicki i Leszek Cichy weszli na szczyt. Jedyna fotografia, która to dokumentuje, dlatego wydaje się być prawdziwa, bo tu ten szczegół koło nogi Krzysztofa pokazuje czubeczek triangula chińskiego, który tkwił wtedy na Ewereście od 1963 roku. Za to wejście zgarnęliśmy po złotym medalu za wybitne osiągnięcia sportowe. Na pamiątkę wejścia zrobiono medal, którego bez użycia znajomości pisma klinowego rozkminić się nie da. A w 1999 roku kolosy przyznały naszej wyprawie honorową statuetkę za zdobycie Everestu. Tyle lat po wejściu, to proszę też na to zwrócić uwagę. Ale życie alpinistycznie biegnie dalej. Rok 1981, jesteśmy w Kaukazie, stan wojenny będzie dopiero później. I na tej fotografii mam kilka takich, które nazywam fotografie przeznaczenia. Stoi obok siebie. Żywy? Nieżywy. Żywy? Nieżywy. Żywy? Nieżywy. Jasiu Wolf zginął na kazalnicy w Tatrach. Krzysiu Pankiewicz zwalił się z drzewa, jak obcinał gałąź. Falko Donsal zginął w lawinie na Ewereście w 1989 roku. Równolegle z uprawianiem najwyższych gór Ewerestu, równolegle z chodzeniem po górach średnich, Kaukaz, tak jak przed chwilą, ja ciągle biegałem po skałkach na czas. I w 1980 roku, już po Ewereście, byłem jeszcze w Jałcie na tych słynnych międzynarodowych zawodach wspinaczkowych. Byli tam i Japończycy, i Niemcy z RFN-u, i Czechosłowacy, i Rumuni, i Niemcy z NRD. No i my, Polacy. Tutaj Krzysiu Czarnecki, Władek Janowski, Stasiu Hunt, no i ja. Wtedy dopiero odczuliśmy na własnym grzbiecie, jaka przepaść dzieli wspinaczy tych na czas radzieckich od nas. Myśmy byli amatorami, wspinaliśmy się dla przyjemności, a oni mieli federację, mieli trenerów, mieli kluby, wyłącznie wspinaczki na czas. I bili nas równo na głowę. Stan wojenny trwa, przychodzi rok 82. Janusz Kurczap skutecznie realizuje wyprawę na K2. Na północno-zachodnią grań, kiedyś zaczętą przez Amerykanów, my mamy zamiar ją zrobić, tę drogę dokończyć. Amerykanie doszli zaledwie do 7200 metrów. My w tamtym czasie pociągnęliśmy drogę aż do 8000 metrów. Ale działająca równolegle na normalnej drodze damska wyprawa Wandy Rutkiewicz zderzyła się z tragedią. W obozie na 6700 zmarła nagle Halinka Krieger. Wanda poprosiła, żebyśmy
zwłoki Halinki sprowadzili na dół i my, mężczyźni, przybiegliśmy jak gdyby okrążając górę, pół góry, do bazy damskiej i Halinkę znieśliśmy, pochowali u podnóża kopca Gilkeya, którego położenie pokażę na jednym z późniejszych zdjęć. Będziecie widzieć dokładnie, gdzie Halinka leży do dziś. Dwie wyprawy na ośmiotysięczniki, a ja nie mam wejścia. No, dramat. Rok 1983, Daulagiri. Jesteśmy z moim od tamtej pory partnerem Tadeuszem Karolczakiem z Poznania w świetnej formie. Siedzimy w obozie wysokościowym, maleńkim namiocie, w tym punkcie i czekamy, aż koledzy, którzy mieli nieco wyżej wynieść depozyt, zejdą i otworzą nam drogę do szczytu. Piękna pogoda, byliśmy pewni zwycięstwa, ale nie. Koledzy przyszli, wrzucili nam do namiotu zwłoki, w cudzysłowie, Klausa, Tadeusza Łaukajtysa, ciężko odmrożonego, ponieważ koledzy, chociaż nie zaaklimatyzowani, poszli na szczyt. Dali radę tylko wejść, nie dali rady zejść tego samego dnia w czasie biwaku na 8000 metrów. Klausik, Tadziu Łaukajtys, namiętny palacz, postanowił zapalić papierosa. Jak zapalił, to zgubił rękawiczki i od tamtej pory już się tylko odmrażał. Więc nie weszliśmy na szczyt, musieliśmy Tadzia znosić, spuszczać, transportować. Po tej wyprawie Klaus miał amputowane dosłownie wszystkie paluchy u rąk i u nóg. Wreszcie przychodzi rok 1984, wreszcie upragniony ośmiotysięcznik na koncie i w dodatku nową drogą, bardzo piękną, bardzo wspaniałą. Na szczyt udało się wejść tylko nam dwóm, Krzysiowi i mnie. Ludwik Wilczyński i Krzysiu Pankiewicz czekali na nas na biwaku na 7400 metrów. Nowa droga, która prowadziła tędy przez ten potężny, 1000-metrowej wysokości kuluar, potem ścianą wschodnią, aż na wierzchołek. Ważny jest ten wierzchołek, bo jak się okazało w minionym roku, kiedy badacze historii alpinizmu sięgnęli dokładnie do źródeł, to się okazało, że 95% wszystkich wejść na Manaslu nie kończyło się na wierzchołku, tylko 30 metrów niżej, na innym zupełnie wierzchołku i cała ta banda z tymi nartami, ci trekkersi w tej chwili, którzy po poręczówkach wchodzą na Manaslu, zawsze wchodzą tylko na przedwierzchołek. I badacze, kronikarze od ubiegłego roku już tego wejścia jako wejścia na szczyt Manaslu nie zaliczają. A tymczasem my z Krzysztofem byliśmy tam na samym szczycie, bo nasza droga po prostu się kończyła akurat na tym pipancie. Witamy w ekstraklasie. Tak, jak dwa dni później po wejściu na taki pipancik człowiek zerknie na 4 kilometry wyżej, tkwiący na tle nieba, taki no igiełka wierzchołek, no to nic dziwnego, że można poczuć mrowienie w dołku. Ale od tamtej pory zarówno ja, jak i mój partner Tadziu Karolczak, który w tym samym czasie wszedł piękną drogą na Jalonkang. Powiedzieliśmy sobie, koniec, żadnych dużych wypraw i oto to jest bagaż wyprawy dwuosobowej na Everest. Właściwie nie dwuosobowej, bo musieliśmy z powodów finansowych, z powodu dolarów, dokoptować do wyprawy młodziutkiego, dobrze zapowiadającego się Austriaka Heliego Puca, który jest wybitnym przewodnikiem alpejskim do dzisiaj, aktywnym, ma świetnie prosperującą firmę górską,
i jest w ogóle super kompanem. Ale Heliemu na tej wyprawie, która była dla niego pierwszą w ogóle w góry wysokie, nie powiodło się. Pierwotnie mieliśmy wchodzić zachodnim żebrem na przełęcz Lola po takich oto pasztach. No, nie jest to droga, którą można powtarzać wielokrotnie, tak jak to bywa na wyprawach alpinistycznych. Zatem bardzo szybko zorientowaliśmy się, że jednak trzeba drogę poprowadzić inaczej. Heliemu nie odpuszczały krwotoki, więc automatycznie wypadł z wyprawy i od tamtej pory my z Tadziem działaliśmy już osobno, sami. Najpierw w ramach aklimatyzacji, widzicie ten cudzysłów, weszliśmy nielegalnie na lotce, no nielegalnie dlatego, bo mieliśmy pozwolenie na Everest, a nie na tę górę. Ale nasz oficer łącznikowy, kiedy zeszliśmy po trzech dniach, to był alpejski styl, no w pięknym stylu weszliśmy na górę, kiedy zapytał, byliście na wierzchołku, my odpowiedzieliśmy, nie, zatrzymaliśmy się metr poniżej. A to w porządku, to w porządku. No ale głównym celem było zachodnie żebro Everestu, najdłuższa bodaj droga na tej górze, jedna z najtrudniejszych. To, co przedtem pokazywałem, to jest właśnie ta wspinaczka tu po tych spasztach, a potem trzeba by tam na przełęcz Lola, która jest tu, zejść. Doszliśmy do wniosku, że poprowadzimy nową drogę zupełnie tędy dookoła przez grań szczytu Kumbu C i tam zejdziemy na dół. Świetna droga, bo o wiele łatwiejsza, ale za to znacznie dłuższa. No i tak, tak jak uczynili, tak zrobili. I właściwie cała ta historia nie dotyczy tego, że my wytyczyliśmy nową drogę gdzieś tam na fragmencie Everestu. Pokazuję wam tę fotografię tylko i wyłącznie po to, żeby wskazać, że ta droga zejściowa prowadziła później tędy na przełęcz Lola, 6000 metrów. Ale ta sama droga była użyta 3 lata później, w 1989 roku, przez wyprawę Chrobaka. I to właśnie na tej ścianie doszło do największej w naszej historii tragedii. W lawinie zginęło 5 doborowych alpinistów, 5 moich kolegów, przyjaciół, którzy w ostatnim dniu wyprawy, która notabene weszła na szczyt, transportowali sprzęt z powrotem do bazy, która jest tu na dole. Znosili sprzęt. I kiedy byli wpięci do jednej poręczówki, to był ich wielki błąd. To był ich kardynalny błąd. Gdzieś mniej więcej w tym rejonie byli, spadła na nich niewielka deska śnieżna. W jednej chwili 6 ludzi obciążyło cienką linę. Ona tu dokładnie pękła, mówię dokładnie, ponieważ w 91 roku byłem znowu na tej drodze i widziałem tę pękniętą linę. Wskutek upadku tą ścianą 5 ludzi zginęło i leży mniej więcej tu do dziś. W 1987 roku bez pieniędzy, bez żadnych możliwości pojechaliśmy z Karolczakiem na Czoju. Żeby nie dać się złapać, bo nie mieliśmy pozwolenia, obeszliśmy mnóstwo różnych wysokich przełęczy, dolin bocznych, żeby obejść posterunki i później 16 godzin wspinaczki weszliśmy nowym zupełnie wariantem na Czoju. Fantastyczne osiągnięcie, ale nie można go było nijak propagować, nie można się było tym chwalić, nie można było o tym mówić, bo nielegalne. Wtedy w 87 roku Tadziu powiedział dość, zajął się biznesem, a ja kontynuowałem jak ten głupek. Przychodzi zima 87-88, Zawada zaprasza na zimową wyprawę i kiedy przychodzimy do bazy, na zimową wyprawę na K2,
klepie mnie po ramieniu i mówi, no teraz, on miał taką metodę motywowania, to teraz będziesz mógł się wykazać. Ale Andrzeju, przecież ja miesiąc temu wszedłem na czoju w 16 godzin w stylu alpejskim, nowym wariantem. O, to się nie liczy, tylko zima się liczy. No dobra, to jest kolejna fotografia z tych, o których mówiłem, że fotografia znak. Nie wiadomo dlaczego, przepraszam, muszę się cofnąć, jak to się mówi, do tyłu. Fotografia znak, na której obok siebie stoi czterech kolegów, dziwnym trafem obok siebie Mirek Gardzielewski, Genek Chrobak, Zyga Heinrich i Maciej Berbeka. Wszyscy oni zginęli w górach. Tych trzech w lawinie, o której mówiłem przed chwilą, a Maciej Berbeka wiadomo w 2013 roku na Broad Peaku. Zdobywanie K2 wyglądało mniej więcej tak. Ja spędziłem w bazie pod K2 85 dni, z czego tylko 14 było pogodnych, ale nigdy to nie były dwa dni razem, a większość tych dni wyglądała tak jak na poprzedniej fotografii, a wspomniałem, że pokażę kopiec Gilkeya, on się tutaj znajduje. Dzięki temu, że znajduje się na skale wyniesionej ponad poziom lodowca, będzie ten cmentarz, bo tam później przybyło zwłok i tablic pamiątkowych, będzie on wieczny. A przynajmniej w skali naszego życia. Zatem po dwóch miesiącach pobytu w bazie udało nam się osiągnąć 7250 metrów na K2. I zarówno w mojej głowie, jak i w głowie przyjaciół, na pewno, chociaż oni tego nie artykułowali, zakiełkowała myśl, że my nie damy rady wejść tym razem na K2. Ale przecież, tak pomyślałem, można by wejść na Broad Peak, który jest o rzut beretem, a jest o pół kilometra niższy i oczywiście daje większą szansę na wejście. Kiedy udałem się z tym projektem do Zawady, on wyśmiał mnie i słusznie, bo chciałem iść samotnie, ale na szczęście w tym samym czasie w bazie przebywał Maciej Berbeka i we dwójkę udało nam się urobić Zawadę. Zgodził się na wyjście i zanim jeszcze przyszła zgoda drogą radiową z Rawalpindi, to my już na nartach, inaczej niż na filmie, jeżeli ktoś widział film Broad Peak, na filmie szliśmy na butach, ruszyliśmy pod ścianę. Bardzo szybko, muszę pośpieszać, bo czas kończy się, ale już niedaleko. Bardzo szybko udało nam się osiągnąć miejsce biwaku numer 1, 6000 metrów. Proszę zwracać uwagę na daty 3 marca. Daty są ważne później i symboliczne po latach. Pogoda nam sprzyjała. Dla porównania pokażę czasem zdjęcia zrobione 25 lat później przez Adama Bieleckiego notabene, także te fotografie 2013 należą do Adama Bieleckiego i że pokazuję po to, żebyście widzieli, że mniej więcej to się pokrywało jedna i druga wyprawa. Tam, gdzie napotykaliśmy na stare poręczówki, oczywiście je używaliśmy, biwak numer 2 i wtedy pogoda się poprawiła na tyle, że można było widzieć kopułę szczytową K2, która dosłownie błyszczała w słońcu, cała pokryta lodem. I wtedy zrozumiałem, że w tamtym sezonie o wejściu na K2 marzyć nawet nie mogliśmy. Tu łatwo porównać, jak bardzo różni się wyposażenie lodowych wojowników XXI wieku od wyposażenia lodowych wojowników XX wieku. No, w tej materii porównania nie ma. A najważniejsze na naszą wtedy niekorzyść to to, że nie mieliśmy tak doskonałych prognoz pogody. Oto bowiem dochodzimy do wysokości 7300, zakładamy biwak numer 3, nad nami Broad Peak Middle,
to właśnie ta potężna skała, tu gdzieś jest przełęcz między Broad Peakiem głównym a Broad Peakiem Middle. W tym rejonie doszło do tej tragedii trzech moich kolegów klubowych, Marka Kęsickiego, Bogdana Nowaczyka i jeszcze Andrzeja Sikorskiego w roku 75, a później w roku 2013 gdzieś tu w tym rejonie zginął Maciej Berbeka. Biwakujemy po raz trzeci, widzimy na horyzoncie, że nadciąga załamanie pogody. Front idzie dosłownie w oczach, się przybliża. Tam na horyzoncie Nanga Parbat, najbardziej wysunięty na zachód szczyt Himalajów. Między Nanga Parbat a Karakorum, gdzie jesteśmy, znajduje się Dolina Indusu, która oddziela te dwa potężne pasma od siebie. To jest Masher Brum, notabene na Masher Brumie również zginęło dwóch Polaków. Znowu Masher Brum, widać wyraźnie, że góry zaczynają dymić, potężne wichry działają tam na wierzchołkach na razie, a potem stopniowo pogoda się będzie pogarszać i wichry ogarną całe masywy. Dzień ataku szczytowego, 6 marca. Idziemy w kierunku przełęczy, bardzo słabo nam idzie, ale po wielu godzinach wspinaczki dochodzimy razem mniej więcej tutaj. To jest 70 metrów od przełęczy, 7900. My doszliśmy we dwójkę tu i tu była 15:30. Ja zameldowałem do bazy, że schodzę, a Berbeka poszedł dalej. I od tej pory nie widzieliśmy się przez 24 godziny. Ja tkwiłem w namiocie targanym potężnym huraganem, w załamaniu, totalnym załamaniu pogody. W tym czasie Berbeka walczył gdzieś tam, kopał jamy, schodził. Zajęło mu to 24 godziny, nim dotarł do namiotu, w którym ja na niego czekałem. Dotarł do namiotu i wtedy mogłem... On miał radio. Mogłem porozumieć się z bazą. Dowiedziałem się, że idą nam na pomoc, naprzeciw koledzy Krzysiu Wielicki, Mirek Gardzielewski, który zginął w lawinie na Ewereście, i Falko Donsal, który również zginął w tej lawinie. Spotkaliśmy się w połowie drogi. Razem zabiwakowaliśmy w namiocie, który przed chwilą pokazywałem, stłoczeni w piątkę na niewielkiej przestrzeni. Wtedy dowiedziałem się od Krzysztofa na ucho, że Maciej w rzeczywistości był tylko na przedwierzchołku. Ale Maciej o tym nie wiedział, ponieważ w chwili, gdy zgłosił się, jak sądził, z wierzchołka, baza mu nie powiedziała, że to nie jest główny wierzchołek, że to jest tylko Rocky Summit, tylko aż. I kiedy biwakowaliśmy tam w tym namiocie, w pewnym momencie Maciej powiedział: och, cholera, zapomniałem zabrać kamień ze szczytu. A Krzysiu, który był na Broad Peaku 2 lata wcześniej, trącił mnie łokciem i szepnął na ucho: mówiłem ci, na głównym wierzchołku nie ma kamieni, bo rzeczywiście tam jest wyłącznie firn. Kamienie są na przedwierzchołku, na tak zwanym Rocky Summit. Zeszliśmy do podstawy ściany, tam dosłownie po chwili Berbeka wsiadł do helikoptera i odleciał do Rawalpindi. I kiedy 2 tygodnie później spotkaliśmy się w Rawalpindi, tam w 3 ambasadach, to była wyprawa międzynarodowa, 3 nacje, Kanada, Francja, i Kanada, Wielka Brytania i Polska, w 3 ambasadach fetowano zwycięstwo, bo Zawada puścił w świat wiadomość, że Berbeka zdobył szczyt. To nie była prawda. 3 miesiące po wyprawie ja opublikowałem w efemerycznym czasopiśmie krakowskim Taterniczek artykuł na temat tej wyprawy, a na koniec tego artykułu jednym zdaniem zakończyłem: mniej więcej dokładnie tak. W rzeczywistości Berbeka wszedł na przedwierzchołek i może dobrze się stało, że nie zorientował się w swej pomyłce, bo gdyby się
zorientował, to by po prostu poszedł dalej i zginął. Na bazie tego dramatu, który zakończył się w roku 2013 udziałem Berbeki w wyprawie zimowej na Broad Peak, w czasie której to wyprawy 4 ludzi weszło na szczyt, a w czasie zejścia ze szczytu 2 z nich zginęło, w tym Maciej. Na bazie tego dramatu iście szekspirowskiego powstał film pod tytułem Broad Peak i na pewno większość z Państwa ten film już widziała na Netflixie. Na tym muszę zakończyć. Dziękuję. Lwów. Ruda. Tak, to ja we własnej osobie zwyciężył, bo przeżył i mam wrażenie, że w tych górach, w których już jest ponad 50 lat, znalazł jakiś eliksir młodości. Nie ściemniam. Proszę Państwa, zapraszam do rozmów z Alkiem przy stoliku w holu. Będzie okazja, żeby zdobyć autograf na tym opus magnum. Tak, świetnie. Zapraszam Państwa na około 20 minut przerwy, po której odbędzie się losowanie nagród. I korzystając z tak miłej obecności, chciałam również podziękować naszemu migającemu duetowi, pani Bożenie Nowak i pani Paulinie Kalecie za to, że tłumaczyły wszystkie spotkania na polski język migowy. I jeszcze raz koniecznie podziękujmy naszemu wspaniałemu himalaiście, Alek Lwow.